Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza. Na cud Jonasza, alleluja, alleluja. Naród niewierny trwoży się, przestrasza. Na cud Jonasza, alleluja, alleluja. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, anioł wstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został, Pan z martwych powstał, alleluja, alleluja. Patrzcie, tak mówi, grób ten pusty został, Pan z martwych powstał, alleluja, alleluja. Ustąpcie od nas smutki i trosk żare, gdy Pan Zbawiciel triumfuje chwale. Ojcu swojemu już uczynił za. Uczynił zadość, na mnie się radość, alleluja, alleluja. Ojcu swojemu już uczynił zadość, na mnie się radość, alleluja, alleluja. Ojcu swojemu już uczynił zadość, na mnie się radość, alleluja. Drodzy i kochani parafianie wspólnoty świętego Józefa w Wolsztynie, po raz kolejny stajemy przed wami w ten świąteczny czas z pewną obawą, czy ten sposób naszego składania życzeń nie męczy, ale też i z wielką nadzieją w sercu, że to jest ten moment, który przynosi wam wiele radości. Stajemy przed wami z wielkanocnym jajkiem. Nie chcemy, żeby to była tylko i wyłącznie potrawa na stół wielkanocny, jedna z wielu. Nade wszystko chcemy, żeby to wielkanocne jajko stało się na ten czas symbolem, niezwykłym symbolem przypominającym o niezwykłej tajemnicy naszej wiary. Tak się dzieje, moi drodzy, że tradycja polska daje nam tę niezwykłą możliwość, że w niedzielę Zmartwychwstania każdy, kto tylko zechce, może wejść do swojego parafialnego
Kościoła i stanąć przed grobem Jezusa i zobaczyć na własne oczy, że ten grób jest naprawdę pusty. Nie ma go tam. Zmartwychwstał. Jezus zwyciężył śmierć. To wydarzenie jest dla nas tym bardziej radosne, że daje nam niezwykłą nadzieję, że to zmartwychwstanie może stać się także naszym udziałem, jeśli tylko uwierzymy, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem i że On dla nas umarł i zmartwychwstał. Z nadzieją w sercu życzymy wam, moi drodzy, aby żadne przeciwności tego świata, żadne choroby, żaden koronawirus, żadne problemy codzienności nie przysłoniły tej prawdy, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.